Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Australia oczami Asi. Ponieważ piszecie do mnie bardzo wiele wiadomości, bardzo Wam za to dziękuję. Wielu z nich pojawia się temat, dlaczego akurat my wybraliśmy Australię, dlaczego Queensland, dlaczego miejsce, w którym mieszkamy. Stąd dzisiejszy odcinek, dlaczego wybraliśmy Australię, Queensland i Sunshine Coast. To będą nasze spostrzeżenia, mojej i mojej rodziny, to będzie nasza opinia, ale będzie tam pewnie jedna albo dwie rzeczy, które są faktami i postaram się Wam je przedstawić. Słuchajcie, dlaczego wybraliśmy Australię? Tak jak Wam kiedyś mówiłam, mieliśmy do wyboru Australię, Kanadę albo Stany Zjednoczone. Nie wybraliśmy Kanady z uwagi na klimat i z uwagi na rozmowy, które przeprowadzaliśmy z ludźmi, którzy mieszkają w tym kraju ponad 20 lat. Na podstawie tego wyrobiliśmy sobie opinię, że nie Kanada. Stany Zjednoczone nie bardzo nam odpowiada, przepraszam, to, że jest ogólny dostęp do broni. Także została Australia. I dlaczego Australia? Oczywiście wiecie, że pogoda. No pogoda jest tutaj fantastyczna. Dzisiaj też jest niesamowity upał i świeci słoneczko. My korzystamy od rana z basenów. Także jest naprawdę cudownie. To jest pierwsza podstawowa sprawa. Po drugie, uwielbiamy plaże, ocean, więc Australia do tego nadaje się po prostu idealnie. Życzliwość ludzi, którzy tutaj mieszkają, to jest następna rzecz, o której wiedzieliśmy i faktycznie ona się pojawia na każdym kroku. Oczywiście są niechlubne wypadki, ale o tym nie będziemy mówić. Mała przestępczość występuje w Australii. I Australia, wyobraźcie sobie, jest znowu na pierwszym miejscu chyba od 3 lat. Jako kraj najlepszy do zamieszkania, najlepszy do życia, jeżeli chodzi o przestępczość, jeżeli chodzi o stosunek zarabiania pieniędzy do wydatków. Także to mi się bardzo spodobało. Jeżeli znajdę ten ranking, to również Wam go tutaj przedstawię. I to był chyba taki, taka kropka nad i. Powiedzieliśmy sobie, dobrze, to wybieramy Australię. Również to jest to kraj dla rodzin z dziećmi. Ja nakręcę taki specjalny odcinek, dlaczego tak uważam, że to jest kraj idealny dla rodzin z dziećmi. I żebyście sami zobaczyli i poznali nasze argumenty. Bardzo dobry kraj do tego, żeby nasze dzieci startowały w przyszłość. Tutaj stawia się ogromnie na indywidualność każdej osoby, na to, w jakim kierunku jest uzdolniony, co go interesuje, co by chciał w życiu robić. I bardzo liczy się jednostka. Dlatego nam się również ten kraj spodobał. My jesteśmy rodziną, każdy w tej rodzinie jest ogromną indywidualnością. Więc to nam się również bardzo spodobało tutaj. To są takie najważniejsze punkty, jeżeli chodzi o Australię. Jeszcze jedno. Nie ma tutaj dyskryminacji, ponieważ każdy jest skądś. Każdy ma swoje korzenie spoza Australii w końcu. Pamiętajcie, że Australia to raptem około 20 lat historii, także niewiele, więc bardzo dużo osób, które tutaj przyjeżdżają, miał korzenie jakby z innych krajów, ale również bardzo dużo osób tutaj przyjeżdża, bardzo dużo osób się tutaj osiedla, więc to jest zawsze taki temat fajny do rozpoczęcia znajomości, skąd jesteś, skąd są twoje korzenie, skąd przyjechałeś. I tutaj w Australii wszyscy są zachwyceni naszym akcentem polskim i naszym językiem. Także jak słyszą, jak ja z rodziną rozmawiam po polsku, zawsze nas zaczepiają i mówią: Boże, jaki wspaniały akcent, jaki wspaniały język, skąd jesteście? To jest bardzo fajne. I Australijczycy poznają Polaków jako bardzo dobrych pracowników, już kiedyś o tym mówiłam, także to nie jest Anglia, gdzie przewracają oczami na nasz widok, tylko właśnie się cieszą. Także bardzo, bardzo fajnie dla nas. Dlaczego Queensland? Queensland jest najsłoneczniejszym stanem w całej Australii. Zresztą na tablicach rejestracyjnych, ja Wam pokażę, są napisy po angielsku, że to jest słoneczny stan. To mi się podoba. Jest tutaj rafa koralowa. Odległość od nas do rafy koralowej to jest około 5 godzin ze samochodem, więc nieduże jak na australijskie warunki.
Mieszkamy w tropikach. Queensland jest stanem tropików, są tutaj tropiki, natomiast one są troszkę podzielone, dlatego że północna część Queensland to są takie prawdziwe, prawdziwe tropiki, natomiast tutaj nasza południowa część nadaje się idealnie do życia, ponieważ nie jest tak gorąco, aż nie jest tak wilgotno. Muszę powiedzieć, że bardzo się obawialiśmy tych wilgoci, ale jest fantastycznie. Tak, cały czas poczucie tego, że jesteśmy na wakacjach. To jest następna sprawa. Żyjąc w Queensland w tak słonecznym stanie, tak wakacyjnym stanie, przepraszam, bardzo dużo na basenie przebywam, w tak wakacyjnym stanie, tutaj prawie cała Australia zjeżdża do nas na wakacje i wszyscy chcą ten Queensland zobaczyć. Także my się czujemy cały czas jak na wakacjach, naprawdę, bo nic byśmy nie robili i to jest cudowne. Na wiele plaż w Queensland można jeździć samochodem, tak jak Wam kiedyś pokazywałam i u mnie jest taki film nagrany, jak pędzimy samochodem po plaży. Niesamowita przygoda i tutaj tych plaż, na których można wjeżdżać samochodem, jest bardzo, bardzo dużo i one się naprawdę ciągną kilometrami. Przyjazny stan dla edukacji dzieci, następna sprawa. Jeżeli w całej Australii jest tak, że jeżeli jesteście na wizie, jeżeli nie macie rezydenta, wtedy płacicie bardzo słono za edukację waszych dzieci za szkołę. Ja też nagram taki odcinek mówiący o tym, ile w ogóle to kosztuje dokładnie. Natomiast mogę wam powiedzieć, że to jest w granicach, tak jak już kiedyś wam mówiłam, $300 tygodniowo. Natomiast Queensland jest takim stanem, który jeżeli macie wizę studencką i wizę turystyczną, to płacicie za szkołę dzieci $300 tygodniowo. Ale jeżeli nie macie rezydenta, a jesteście na wizie sponsorowanej, to płacicie już za szkołę, tak jak każdy rezydent, jak każdy obywatel Australii. Czyli to jest około $300 na rok, taka jest różnica. Dlatego również Queensland, to jest bardzo ważny powód. Jeżeli chodzi teraz o to, dlaczego Sunshine Coast, pozwolicie, że sobie tutaj wypisałam te rzeczy. Pewnie jak mnie już oglądacie, to wiecie, że ja się staram przygotować dosyć dobrze do tych moich rozmów z Wami. I muszę Wam powiedzieć, że mam specjalne zeszyty założone. Ten akurat jest dosyć nowy, ale ja sobie tutaj wszystkie notatki robię, wszystko sobie piszę. To tak z ciekawości dla Was. Sunshine Coast dlaczego? Sunshine Coast jest regionem, który bardzo szybko się rozwija i potrzeba tutaj bardzo dużo specjalistów. Jest to bardzo dobry region do tego, żebyście mogli tutaj swoje interesy rozkręcać i prowadzić swoje biznesy. Co jest dla mnie ważne? Brak rekinów. Nie słyszałam dawno o tym, żeby ktoś tutaj, jakiś rekin tutaj przypłynął. Brak krokodyli, meduz, które śmiercionośnie parzą. To wszystko znajduje się w północnej części Queensland, a nie u nas. To jest to bezpieczeństwo. Do rafy koralowej, jak mam mówiłam, mamy 5 godzin samochodem. Do Brisbane, jak mam ochotę podskoczyć do wielkiego miasta, mam godzinę jazdy samochodem. Jak mam ochotę polecieć samolotem do Sydney, to mam 1,5 godziny lotu samolotem i w Sunshine znajduje się lotnisko. I tutaj prawie codziennie są samoloty do Sydney, Melbourne albo Adelaide. Do Gold Coast mam około 1,5 godziny jazdy samochodem, ale o wiele mniejsza przestępczość występuje u nas niż w Gold Coast. Gold Coast przestępczość jest bardzo duża. I są gangi motocyklowe i gangi narkotykowe, to nie jest już miejsce dla mnie i dla mojej rodziny. Budują, słuchajcie, już zaczęła się budowa w Maroochydore, w takiej miejscowości tutaj, w rejonie Sunshine Coast. Budują centrum biznesu, które będzie największym centrum biznesu w Queensland w ogóle. Także bardzo dużo biznesu zostanie sprowadzone do Sunshine, bardzo dużo inwestorów i przewidują, że koniec budowy tego całego centrum biznesu dosyć dużego zakończy się gdzieś za 20-25 lat.
I postanowiono, że w Sunshine Coast nie będzie tak wysokich budynków, jakie są w Gold Coast, ponieważ Gold Coast przypomina trochę Florydę. Tam są bardzo wysokie budynki blisko plaży, same takie strzeliste wieżowce. Natomiast tutaj w Sunshine Coast postanowiono, że te budynki nie będą takie wysokie, nie będą takie strzeliste, tylko zabudowa będzie niższa. I będą jeździły specjalne tramwaje, będzie jeździł specjalny pociąg dosyć szybki z Sunshine Coast do Brisbane. Muszę wam powiedzieć, że oglądałam plany i cały film, może kiedyś znajdę, załączę wam, może dzisiaj jeszcze, linka tutaj w tym filmie, i żebyście sami zobaczyli film, jak będzie wyglądało centrum Sunshine Coast. Wygląda bardzo fajnie. I dla mnie, i dla moich dzieci, przede wszystkim dla moich dzieci, myślę, że to będzie bardzo dobre miejsce do tego, żeby prowadzić, jak będą miały kiedyś ochotę, prowadzić swoje biznesy. Albo robić naprawdę rzeczy, na które będą miały ochotę, dlatego że tutaj bardzo dużo przybędzie nowych firm, nowych możliwości pracy. Z czego jestem bardzo zadowolona, dlatego że faktycznie cała Australia się rozwija, natomiast są rejony, tak jak nasza regionalna Australia, która rozwija się zdecydowanie dynamicznie i ma jeszcze dużo do powiedzenia. Nie powiedziałam jeszcze ostatniego słowa. Jak w przypadku Sydney myślę, że o wiele trudniej jest wam będzie się przebić, to tutaj zdecydowanie łatwiej i jest tutaj zdecydowanie spokojniejsze życie, dlatego wybraliśmy Sunshine. Następne, dlaczego wybraliśmy Kalandrę, akurat ja mieszkam w Kalandra West. Jeżeli chodzi o Kalandrę, to przedstawię wam specjalny film, który nagrałam. Dosyć krótko, nie będzie zbyt długi. Natomiast my mieszkamy w Kalandra West. To był przypadek, dlatego że znaleźliśmy tutaj super dom dla nas. Natomiast mieszkamy 15 minut jazdy samochodem od plaży, a w zasadzie od 5 różnych plaż. To jest dla nas niesamowity raj. Następnie do centrum mamy 10 minut samochodem. To nie jest daleko. Na terenie tej osiedla, gdzie mieszkamy, znajduje się centrum handlowe, które również wam nagrałam i również taki film wam pokażę. Gdzie znajduje się sklep spożywczy, fryzjer, lekarz, kosmetyczka moja, do której chodzę. Znajduje się, no oczywiście musi być sklep, że tak powiem, z alkoholami, czyli monopolowi, jak to się kiedyś u nas mówiło. Jest jakaś tawerna nawet. Wszystko wam pokażę na filmie, także to u nas się znajduje. W Kalandra West znajduje się 6 placów zabaw. Jeden z nich mogliście oglądać na moim filmie. I budują również specjalny wielki plac zabaw dla młodzieży, dla nastolatków, czyli dla mojej Julki, gdzie będą specjalne tory, gdzie można jeździć na deskach. I no sama jestem ciekawa w ogóle, jak to będzie wyglądać, także jak go już wybudują, mają oddać go w przyszłym roku. Nagram taki film i wam pokażę. To jest bardzo dobry pomysł, ponieważ zawsze mówi się o małych dzieciach, natomiast o młodzieży jakoś nie bardzo, także jestem bardzo zadowolona, że ta młodzież będzie miała się gdzie spotykać i razem ze sobą dobrze spędzać czas. Przesympatyczni sąsiedzi mieszkają tutaj koło nas. Ja już wam mówiłam, że jeden z naszych sąsiadów kosi nam trawę. Jeżeli mamy jakiekolwiek problemy i trzeba coś naprawić, zawsze można na niego liczyć i robi to oczywiście nieodpłatnie. Kupiliśmy mu wino dla żony, żeby mógł dla niego i dla żony, żeby mogli spędzić romantyczny wieczór razem. I byli bardzo miło zaskoczeni, że coś takiego nas dostali, nie spodziewali się, także żyją tutaj naprawdę bardzo mili ludzie, jest bardzo spokojnie, sielsko, anielsko i cały czas się czujemy jak na wakacjach, jeszcze raz to będę powtarzała. To tyle, co wam chciałam powiedzieć, dlaczego wybraliśmy dane rejony. Muszę wam jeszcze powiedzieć, jeżeli chodzi o rejon Kalandra West, że mamy bardzo blisko i nad ocean, i w góry, te, które wam pokazywałam ostatnio film, dlatego że tam chyba 40 minut jechaliśmy samochodem
Także niedaleko. W naszej okolicy również mamy dwa zoo. Jedno to jest to małe, gdzie też film Wam nagrałam, natomiast duży nazywa się Australia Zoo, który założył znany Steve Irwin, czyli ten pan, który znany jest od łapania krokodyli, który już nie żyje, jak Wam kiedyś mówiłam. I to jest ogromne, ogromne zoo. My tam kiedyś pojedziemy z kamerą, ja również Wam je nagram. Także wokoło nas jest bardzo dużo atrakcji dla całych rodzin. Dlatego, że również jest takie całe miasteczko gingerowe. Są różnego rodzaju lasy tropikalne, które można zwiedzać. Można się wspinać na różne wzgórza tutaj. Także jest bardzo dużo klubów sportowych. Można wiele uprawiać sportów, zwłaszcza sportów wodnych. Na co macie ochotę, to można tutaj u nas zrobić i Australijczycy bardzo stawiają na to, żeby się świetnie bawić po pracy i żeby naprawdę fajnie wypoczywać. Oni nie spędzają czasu przed telewizorem, oni spędzają czas bardzo czynnie. Dziękuję Wam bardzo za to, że chcieliście być ze mną i że chcieliście wysłuchać, co mam do powiedzenia na ten temat, dlaczego Australia, dlaczego nasz teren i dlaczego nasza miejscowość. Jeszcze na koniec przypomniało mi się, że Sunshine Coast to jest w ogóle region, tak jak Gold Coast. I tutaj są miejscowości jedna przy drugiej, mogę to porównać trochę do naszego Trójmiasta. Nieraz jest tak, że kończy się jedna miejscowość, zaczyna się zaraz druga i tych miejscowości jest bardzo wiele. Tutaj w rejonie Sunshine Coast, bo Sunshine Coast rozciąga się tak naprawdę od chyba Kalandry do Noosa. I jest bardzo wiele miejscowości, w których możecie zamieszkać. Także jak pytacie mnie, gdzie mieszkam często, to odpowiadam Sunshine Coast, ale to jest region. Natomiast miejscowość to jest Kalandra West. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy dzień. Wysyłam Wam masę słońca, ponieważ mamy tego słońca dzisiaj w nadmiarze. Także ja Wam troszeczkę go wysyłam. Dziękuję Wam bardzo za wszystko. Trzymam za Was kciuki, za Wasze plany. Piszcie do mnie, ja będę odpowiadała, przepraszam, jeżeli musicie czekać, tak jak Wam kiedyś mówiłam, jestem mamą, przyjaciółką, narzeczoną, córką, koleżanką i ja muszę te wszystkie role połączyć. W dodatku piorę gotuję, sprzątam, nagrywam, więc taki trochę jestem robot wielofunkcyjny, także przepraszam, jak musicie czekać. Dziękuję Wam bardzo, serdecznie Was pozdrawiam, do następnego razu, pa pa. Papa.